Katastrofa szybowca w okolicach lotniska Rudniki w Częstochowie, w której w niedzielę zginęło dwóch mężczyzn, ma mieć związek z awarią samolotu silnikowego, który holował maszynę. Podczas wznoszenia się pilot samolotu zgłosił problemy z silnikiem, które uniemożliwiały dalsze wznoszenie się. Wtedy załoga szybowca podjęła decyzję o odpięciu się z holu i wykonaniu manewru powrotu na lotnisko. Po odpięciu się z holu szybowiec wpadł jednak w korkociąg, po czym spadł do pobliskiego lasu. Do wypadku doszło około 12:15 w niedzielę 23 października. W szybowcu lecieli 57-letni instruktor oraz 17-letni pilot odbywający kurs akrobatyczny. Strażacy po przybyciu na miejsce dotarli do wraku szybowca, który znajdował się w niewielkiej odległości od pasa startowego na terenie lotniska Rudniki. Następnie strażacy ewakuowali z wraku samolotu dwie osoby, przekazali mężczyzn będącym na miejscu zespołu ratownictwa medycznego. Niestety obaj mężczyźni zmarli prawdopodobnie w momencie zderzenia z ziemią. Oprócz zabezpieczenia samego wraku maszyny, prokuratura nakazała również zabezpieczenie samolotu silnikowego holującego szybowiec, jak również pobranie próbek paliwa oraz całej dokumentacji związanej z lotami szybowców z Częstochowskiego Aeroklubu. Wszystkie czynności przeprowadzone były przy prokuraturze z Częstochowy oraz przy przedstawicielu Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Dopiero wszczęte postępowanie będzie miało na celu wyjaśnienie, jak do tego doszło i co było przyczyną. Częstochowski Aeroklub odmówił komentarza w sprawie wypadku.